warszawskie plakaty, warszawskie informacje polskie. No tutaj jak jestem teraz na Placu Bankowym, nasze radio Tok FM Euro Concita Extra jest tutaj na Placu Bankowym, proszę Państwa, to chcę się pochwalić po prostu, że miałam, proszę Państwa, telefon teraz z Anglo-Ameryki, Białystok, a nie, to ja sama dzwoniłam, telefonowałam do Hanki i ona mówi, że tak, ani Aśka nie przyjedzie, ani Hanka nie chce, no bo ona ma tam biznes, ona sobie wszystko poukładała. Po co jej tu jechać do tej dziury katolickiej Warszawy? No to więc nie wiem, czy ona już jest psychiczna, bo ona w kółko to samo powtarza, bo ona ma tam biznes, ona nie będzie jechała tutaj do katolickiej Polski, a że a Polska a, no bo po co? No, za daleko i po prostu ona by wszystko straciła, żeby tak pojechała gdzieś, gdzie jest daleko. Także nie ma takiej potrzeby, Państwo zobaczą, ludzie w ogóle nie chcą jeździć z Anglo-Ameryki, Białystok, czy gdzieś z innych części świata tutaj do Warszawy, a to co jest, to są tylko resztki, bo mogłoby być dużo, dużo więcej. Także proszę Państwa, Polska tutaj swoje flagi nosi, ale ona sobie też potrafi bardzo skutecznie dokuczyć. No, także Polacy sobie dokuczają bardzo skutecznie. Także widzicie Państwo, tych psychicznych to jest strasznie dużo. Tak patrzę się na te staruszki, takie zmęczone, przemęczone, wysiadają z autobusów, z tramwaju. Ja mówię, trzeba pić wodę źródlaną. Ja piję bardzo dużo wody i bardzo świetnie się czuję. Co to znaczy woda? Woda to życie, proszę Państwa. Kiedyś było w chatach taki napis, ciepła woda zdrowia doda. Także proszę Państwa, proszę nie lekceważyć tego. Pałac Kultury tu macie, wszystko macie. No i mówi, mamo, przyjeżdżajcie. A mama mówi, nie przyjedziemy, nie da ci ojciec, nie da ci matka. Co da ci tu w Warszawie sąsiadka? Także tutaj ludzie się nienawidzą. Idą moje dwie konkubiny, staruszki. Także spotkałam tu dwie, proszę Państwa, takie moje znajome, bardzo miłe, wspaniałe. Policja jedzie, proszę Państwa, no bo one powiedziały, że nie były tam na placu żadnym, że w telewizji oglądały. No. Także, proszę Państwa, Muzeum Porczyńskie. Także dzwoniłam teraz do Anglo-Ameryki Białystok, miałam połączenie tu z Polski, stąd, z ulicy Marszałkowskiej nawet, a to jest plac bankowy, proszę Państwa, zapraszam. No. Piękności są po... Tak. Piękny będzie park. No. Także jeszcze tu pobędziemy. Bardzo ładnie wczoraj się ponagrywało z pasami, wiesz, jak ten facet głupoty gadał o tym, o tych czapeczkach, o tym, tym. No, jaki almoherowy. Tak, jak... Trzeba czapkę odróżnić od czapeczki. Nikt w czapce mu zimowej nie przyjdzie. Oczywiście. Słuchaj, no, ja ci coś powiem. Także... Słuchaj, ja ci coś powiem. Ja mam w Pałacu Kultury przyszedł aktor, jak się nazywa? Olbryski. I zaglądał tam, czy kawę, czy nawet kawę se zamówił. I w takiej zimowej czapie, skórzanej pilotce, a ja tam miałam te kamery rozstawione. Aha. I tego. A Ewka mówi do mnie tak, zobacz, mówię, że znowu ten Żebrowski przyszedł. A ja mówię, gdzie ten Żebrowski? Rozglądam się, a to patrzę, że ten Olbryski. I ona się tak śmiała, ja mówię, zobacz, ale jakie to śmieszne, jak on w czapie takiej pilotce to się rozgląda. O, widzisz, no to więc o to chodzi, no. To nie było w tej wczorajszej wczoraj. Nie jest w Wiesiolandii, jest, możesz oglądać, to ale to idzie, kilka to tysięcy filmów do dołu. Ale to nie było w tej kawiarni, co teraz mówisz. To nie, 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 kawiarnia jest w Pałacu Kultury Stalina i Lenina. Jak się wchodzi, to po lewej stronie nawet za 10 zł obiad zjesz. Tam jest za 13 może teraz. Tam jest bardzo tanio. Kawa po 5, po 6, podczas gdy masz po 8, po 16. No, na lotnisko jak pojedziesz, to masz bardzo drogo.